Kraśnickie Zamczysko w starej dzielnicy miasta na chwilę przemieniło się w prawdziwe średniowieczne koszary. Ta metamorfoza miała na celu wyłonienie najlepszych łuczników, którzy przyjechali na turniej z całej Polski, aby walczyć o puchar burmistrza miasta Kraśnik. W zawodach wzięło udział 105 łuczników, w tym utytułowani mistrzowie Polski oraz Europy, ale również początkujący, czy też rodziny wraz z dziećmi. W tej oprawie jest to druga edycja, ale robiliśmy już wcześniej w mniejszym wydaniu. Teraz robimy to już w wydaniu takim naprawdę bardziej profesjonalnym. To jest turniej, on jest zaliczany do tak zwanej ligi naszej lubelskiej. To jest jeden z edycji, bo jest, w tym roku COVID nam trochę poprzeszkadzał, więc tyle tych turniejów nie było, co zwykle bywa, bo tak jak w tamtym roku było 8 turniejów i każdy się odbywa w innym mieście. I to się składa na ligę, więc punkty są sumowane i na koniec sezonu jest turniej podsumowujący całą ligę i ktoś wygrywa nie tylko poszczególne edycje, ale całą ligę. Turniej jest również podzielony ze względu na rodzaj broni. Wyróżniamy kilka ich gatunków, takich jak łuk sportowy, tradycyjny czy bloczkowy. Preferowanym łukiem na zawodach jest łuk tradycyjny, ponieważ jest najprościej zbudowany. Oznacza to, że jego celność w największym stopniu zależy po prostu od łucznika. Turniej jest podzielony tak jakby na trzy partycje, więc 7 dodać 7 dodać 7. A to wygląda w ten sposób, że mamy 7 figur, tak zwanych 3D. Strzelamy do figurek zwierząt, gdzie zaznaczona jest kill, strefa punktowana. Następnie są tarcze field, to są nieduże tarcze do precyzyjnego strzelania, tu już mogą się wykazać snajperzy, naprawdę tu można punktów sporo złapać. I trzecia jest zręcznościowa, więc strzelamy z utrudnieniami, jest wahająca tarcza, strzela się z konia bądź z pozycji odwrotnej, są różne utrudnienia. W Kraśniku myślę, że gdybym ogłosił nabór do szkółki, nie byłoby problemu, ponieważ my robimy od paru ładnych lat już warsztaty ucznicze w Kraśniku dla mieszkańców, dla dzieciaków. Także kraśniczanie już wiedzą, co to jest ucznictwo, także nie byłoby problemu z naborem, jestem tego pewny, tylko musiałbym po prostu stworzyć tą grupę. Łuk niesie za sobą tysiące lat historii. Szacuje się, że pierwszy raz zaczęto się nim posługiwać aż 40 tysięcy lat przed naszą erą. To pierwsza skonstruowana przez człowieka maszyna i pierwszy w dziejach przykład celowego magazynowania energii. Banalna konstrukcja pozwalała na zwiększenie zasięgu oraz celność, co znacząco ułatwiło zdobycie pożywienia. Łuk to nie tylko broń, ale również historia rozwoju naszego gatunku.